swemu tak, dziełu. Nie ma wśród Bogów. Przyjdą wszystkie ludy, co z Ciebie stworzone Jehowo, i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię. Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem. Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Napłoń me serce, by lękało się Twego imienia. Będę Cię wiedzieć z całego serca, Panie mój Boże. I na wieki będę znali Twoje imię. Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwało się z głębi otchłani. Boże, Ty się przeciw mnie powstajesz i zbrajasz z palców pycha na moje same życie. A nie mają oni względu na Ciebie. Ale Tyś, Panie, bowiem łaski i miłosierdzie. Dzisiaj głównie na ten temat. Do nie skory, łagodny i bardzo mówisz tak w różnych rzeczach, które te dzieciaki przechodzą, rzeczywiście to społeczeństwo jest w stanie je z powrotem przejąć. Tak, proces rekrutowania dzieci czy zmuszania do walczenia w szeregach jest... Zmusza do zabijania, tak jak pan powiedział. Natomiast nie dziwimy się, powiem tak, pomagamy dzieciom, natomiast nie dziwimy się społecznościom, że boją się jej przyjąć. Bo to są dzieci, które, no umówmy się, potrafią zabijać. Więc przyjmując z powrotem takie dziecko do społeczności, one mają obawy, że pewne tam przeszłość takiego dziecka się w nim odpowie, tak? Tykająca bomba zegarowa, trochę tak. Trochę tak. I dlatego tutaj jest nasza rola, właśnie żeby to dziecko, tak jak powiedziałam, było dla społeczności darem, a nie ciężarem. Często to dziecko, czy rodzina, jeżeli potrafimy zlokalizować się na rodzinę, otrzymuje żywy inwentarz, jakieś pakiety żywnościowe. Czy to jest trochę przekupstwo? Przepraszam za określenie, ale to trochę tak wygląda. To jest... Nie, to jest bardziej przekonanie, że wraz z powrotem dziecka żołnierza do społeczności, te społeczności nie tracą. Czyli mają pewność, że wraca do nich dziecko, oczywiście dziecko żołnierz, bo społeczność o tym wie. Natomiast jest to dziecko albo już wyszkolone zawodowo w jakimś kierunku, albo dziecko, które już przeszło terapię psychologiczną. I też zauważyliśmy w naszych badaniach, czy w ciągu lat, przez które uwalnialiśmy dzieci żołnierze, że społeczności chętniej przyjmowały dzieci żołnierzy, jeżeli wraz z pojawieniem się dziecka też na przykład budowaliśmy studnie bądź doprowadzaliśmy wodę do takiej społeczności. I dlatego staramy się robić tak, żeby każde dziecko, żołnierz, które powraca do społeczności lokalnej, też była tam dostarczona pompa wodna. Coś, co pozwoli takiej społeczności dalej przetrwać. Czy rzeczywiście każde dziecko można przepuścić społeczeństwo? Czy są takie przypadki, tak drastyczne zmiany w umysłach tych dzieciaków, że po jakimś czasie już wiadomo, że to się po prostu nie powiedzie, to się nie uda? Zmiany są dosyć silne, ale ponieważ to są dzieci i one mają całe życie przed sobą i są też podatne na terapię. To nie jest tak, że one są przekreślone absolutnie, bo żadnego dziecka nie przekreślamy. Oczywiście istnieje bardzo dużo niebezpieczeństw, takich jak ponowny werbunek takiego dziecka, problemy psychologiczne, depresje, ale tutaj chciałabym przytoczyć chociażby jedną historię dziecka, którego udało się jakby przywrócić do normalnego życia. To już jest przypadek sprzed kilku lat. Ten adult to jest taki chłopiec, dorosły mężczyzna, który w Sudanie Południowym został wcielony do Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu i służył tam, jako sześciolatek został włączony do szeregów tej armii i przez 7 lat służył w ich szeregach, zabijał, narkotyzowany, był bity i kilka razy był postrzelony, aż w momencie, kiedy jedna z kul nie trafiła go w kręgosłup i okazało się, że został sparaliżowany.
I w tym momencie, kiedy no, z punktu widzenia grupy tej partyzanckiej stał się nieprzydatny, było możliwe jego uwolnienie. Dzięki właśnie staraniom ONZ i UNICEF został on uwolniony i w wieku 14 lat został poddany operacji i rehabilitacji, która się powiodła, stanął na nogi i jako uchodźcy przyjęła go Australia. I co ciekawe, on w wieku 15 lat dopiero zaczął się uczyć, czytać, pisać, poszedł do szkoły i proszę sobie wyobrazić, że w tym momencie on jest, skończył już studia prawnicze, założył kancelarię w Sydney i jest jednym z najlepszych prawników w Australii od prawa karnego. Czyli to pokazuje, że jest możliwość, jest szansa dla tych dzieci, żeby wrócić do normalnego życia. To jeszcze jedna kwestia. Dlaczego ugrupowania partyzanckie, ugrupowania zbrojne wyrabują dzieci, które mają 6 lat, tak jak w tym przypadku? No, dzieci są rekrutowane do sił zbrojnych z tego samego względu, dla którego są zmuszane do pracy. Po prostu są podatne na polecenia, są bezbronne, są łatwe do manipulowania. Czy ja wiem, czy bezwzględne? No, dzieckiem bardzo łatwo jest manipulować. To tak? W tym kontekście właśnie o to pytanie. Tak, dzieci też no, czerpią autorytety. Jeżeli nie jest to autorytet rodzica, okazuje się to autorytet żołnierza. Bardzo często też mówimy o tym, że dzieci same zaciągają się do takich grup zbrojnych przez ubóstwo, które dotyka ich rodziny, bo dzięki służbie w takiej grupie mają szansę jakoś przeżyć, przetrwać, coś osiągnąć, tak w cudzysłowie osiągnąć. Natomiast tak, trzeba to podkreślić, jest to barbarzyństwo, jest to manipulacja dzieckiem. O jakiej skali problemu? Na razie skupiliśmy się tylko na zadaniu głównym. Tutaj przypomnę, od 2013 roku mowa jest o około 16 tysiącach dzieci, które zostały wysłane do różnych ugrupowań zbrojnych na świecie. Jaka to skala? Ponieważ proceder jest nielegalny, dokładnych danych nie mamy, mamy jedynie dane szacunkowe, a one wskazują na 300 tysięcy dzieci. Głównie Afryka? Afryka i Azja, Irak, Syria, Afganistan, no i kraje Afryki Subsaharyjskiej, Sudan czy Republika Środkowoafrykańska, ale też Kolumbia, to są takie pojedyncze przypadki z innych rejonów świata. Ale mówimy tutaj głównie o 20 konfliktach zbrojnych, które toczą się obecnie na świecie, w których ta praktyka jest najpopularniejsza. Do wszystkich tych krajów, do wszystkich tych regionów jesteście w stanie dotrzeć? Nie zawsze, staramy się. Jesteśmy obecni w każdym z tych krajów, ale nie wszędzie jest możliwe porozumienie z grupami zbrojnymi, które dzieci rekrutują. To jest proces długotrwały. Porozumienie, które teraz właśnie weszło w życie, na mocy którego mogliśmy uwolnić dzieci w Sudanie Południowym, pertraktacje na temat brzmienia porozumienia trwały ponad 1,5 roku. Więc jest to długi okres. Praca jest mozolna, ale no, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby każde dziecko zostało uwolnione. Bardzo Pani dziękuję za te informacje. Przypomnę, rozmawialiśmy o dzieciach żołnierzach i o informacji sprzed kilku dni. Informacji mówiącej o tym, że 145 dzieci zostało uwolnionych przez grupy zbrojne w Sudanie Południowym. To jest największa liczba od 2015 roku. Wtedy uwolniono 1775 młodocianych żołnierzy. Pani Monika Kacprzak, UNICEF Polska. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każda decyzja podejmowana w instytucjach Unii Europejskiej ma przełożenie na nasze codzienne życie. W Euronecie Plus trzymamy rękę na unijnym pulsie. W każdy piątek od godziny 23.10 w audycji Panorama Europejska w Polskim Radio 24. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Jest 14.30. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie rozszerzające kalendarz obowiązkowych szczepień i od tego zaczniemy. W serwisie powiemy też o ujawnionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej nieznanych dotychczas raportach Czesława Kiszczaka, a także o podsumowaniu 42. kwesty na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Od stycznia wszystkie dzieci będą objęte bezpłatnymi szczepieniami przeciwko pneumokokom. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie rozszerzające kalendarz obowiązkowych szczepień. Konstanty Radziwiłł powiedział, że szczepiąc dzieci ratujemy nie tylko najmłodszych, ale całe rodziny przed chorobami, które wywołują te groźne bakterie. Szczepiąc powszechnie wszystkie dzieci, ratujemy pewną grupę dzieci przed niechybną śmiercią. Ratujemy
także te maluchy, które po ciężkim pneumokokowym zapaleniu opon mózgowych i mózgu mogłyby doznać trwałego uszkodzenia mózgu, ale także ratujemy pośrednio cały szereg osób starszych, które dzięki temu, że rezerwuar pneumokokowych w populacji się znacznie zmniejszy, nie zachorują na ciężkie zapalenia płuc ze wszystkimi konsekwencjami w starszym wieku. Minister dodał, że pieniądze na szczepienia przeciwko pneumokokom będą pochodziły z tegorocznej rezerwy budżetowej państwa. Wygospodarowano na ten cel około 150 milionów złotych. Został już ogłoszony przetarg. Ministerstwo Zdrowia zamierza kupić 1 200 000 dawek szczepionek przeciwko pneumokokom. Ma to wystarczyć w przyszłym roku dla wszystkich dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień. Ministerstwo Obrony Narodowej ujawnia nieznane dotychczas historykom raporty i korespondencje Czesława Kiszczaka. Jak poinformował dr Sławomir Cęckiewicz, dokumenty pochodzą z lat 1946-47, kiedy Czesław Kiszczak zajmował się w Londynie infiltrowaniem żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, chcących wrócić do kraju. Czesław Kiszczak, jako oficer komunistycznego wywiadu wojskowego, przygotowywał precyzyjne raporty na temat takich osób, mówił dyrektor wojskowego biura historycznego. Kiszczak sporządzał praktycznie o każdym z nich szczegółowy raport, rozpoznawał środowisko, z jakiego ci żołnierze ubiegający się o możliwość powrotu do kraju się wywodzili, ich krąg rodzinny, przekazywał informacje na ten temat do kraju. No, są to dokumenty zupełnie niebywałe. W archiwum Wojskowego Biura Historycznego odnaleziono ponad 100 stron dokumentów, które wcześniej nie były znane historykom. Według doktora Sławomira Cęckiewicza pozwolą one rzucić nowe światło na działalność Czesława Kiszczaka w Londynie. Historycy dysponowali zaledwie kilkoma raportami Kiszczaka właśnie z tego okresu londyńskiego. To pozwalało z kolei Czesławowi Kiszczakowi przez długie lata mówić, że on w zasadzie niczego złego w Londynie nie robił. Ta dokumentacja pokazuje po prostu pewną precyzję w działalności Czesława Kiszczaka, przekazywanie informacji o konkretnych osobach do Głównego Zarządu Informacji. Sławomir Cęckiewicz zastrzegł, że to, czy raporty Czesława Kiszczaka przyczyniły się do prześladowań osób, których dotyczyły, powinno być przedmiotem dalszych badań historyków. Zapowiedział także złożenie wniosku do prokuratury, która sprawdzi, dlaczego odnalezione akta nie zostały przekazane do IPN. 170 tysięcy złotych zabrano podczas 42. kwesty na Starych Powązkach. W trzydniowej zbiórce wziął udział ponad 250 osób ze świata kultury i sztuki. Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki przyznaje, że zebrana kwota to jedna z mniejszych na przestrzeni ostatnich lat. Pogoda nam nie sprzyjała, bo padało. Marcin Święcicki dodaje, że pieniądze z kwesty to jedynie 1/3 środków przeznaczonych na remont zabytkowych grobów. Dostajemy również środki z Miasta Stołecznego Warszawy, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od fundacji i również od osób prywatnych. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na remont Alei Katakumbowej, przy której znajduje się ponad 80 zabytków. Cała Aleja Katakumbowa będzie kosztować około 1,5 miliona, więc musimy to rozłożyć na 4-5 lat. W trzydniowej kweście wzięło udział 250 artystów. Większość, jak aktorzy Karol Strasburger czy Marian Opania, po raz kolejny. Ja prawie jestem od początku. Ja nie liczę. W ciągu 42 lat swojej działalności Komitet Opieki nad Starymi Powązkami przyczynił się do odnowienia ponad 1400 kaplic i grobowców. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dziś w kraju pochmurno, możliwy też przelotny deszcz. Temperatura od 4 stopni na granicach północno-wschodnich do 9 na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny zachodni. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 15. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 35 minut po godzinie 14. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pani dyrektor Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Habitat for Humanity. Dzień dobry. Dzień dobry. No i będziemy po raz kolejny wracać do tematu rynku mieszkaniowego w Polsce, tematu najmu, no i tematu pewnych patologii, które ten rynek od wielu, wielu, wielu lat toczą. No i wielka kontrowersja, która pojawiła się kilka dni temu. Rząd, który zapowiada rewolucję, jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy, w bardzo wielu aspektach tego rynku, postanowił wpisać m.in. Narodowego Programu Mieszkaniowego
Narodowego zaproponował zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów. No i można powiedzieć, że te zapowiedzi rozpętały nie lada burzy. Pojawiły się oskarżenia mówiące wręcz o tym, że te zmiany, które chce wprowadzić rząd, będą skutkować eksmisją z czynszówek, że lokatorzy, którzy w tej chwili w ten sposób otrzymują mieszkania, tak naprawdę stracą jakąkolwiek ochronę. Trochę zapomina się o tym, że z bardzo podobnymi planami przez wiele lat zmagał się poprzedni rząd PSL-u i Platformy. No, wtedy być może zabrakło przekonania, zabrakło odwagi, te zmiany nie weszły w życie. Rząd PiS-u postanowił te zmiany wprowadzić w życie. No i teraz pytanie, jak na te zmiany należy patrzeć? Czy jako na pewien sposób na uzdrowienie sytuacji na rynku najmu, która jest krytykowana z bardzo wielu sposobów, czy rzeczywiście jako pomysł na nadmierną liberalizację przepisów? To jest rzeczywiście temat rzeka. To z której strony by się na rynek najmu nie spojrzało, tam zawsze będzie ktoś, kto będzie niezadowolony. To jest rzeczywiście taki temat, który trudno bardzo dyskutować, dlatego że z jednej strony mamy taki w gruncie rzeczy niedorozwinięty rynek najmu w Polsce. Mamy tylko 15% zasobu mieszkaniowego, który w najmie jest. I do tego trzeba dodać, że sam najem, który jest zarządzany przez samorząd, czyli mieszkania te tak zwane komunalne, to jest bardzo niewielki procent tego rynku najmu. W innych krajach, na przykład w Niemczech, 40% zasobu jest w najmie. W Polsce 15%. Gdzieś ta proporcja na razie jest dosyć zaburzona. No i dodajmy jeszcze, że w Polsce, no, przynajmniej według tych danych, którymi dysponuję, zaledwie nieco ponad 4% obywateli wynajmuje mieszkanie na zasadach rynkowych. To też jest, jeżeli chodzi o to, na jest zachodem absolutna przepaść. Tak, to znaczy wszystko jest do zrobienia. I rzeczywiście z bardzo wielu stron słyszymy głosy ekspertów, którzy mówią, że ten rynek powinien po pierwsze nabrać standardów i że trzeba go ucywilizować. To znaczy, że z jednej strony wskazywana jest bardzo taka duża ochrona lokatorów, wszystkich, a z drugiej strony jest bardzo silna też ochrona własności, tak? Czyli jakby z drugiej strony te ekstrema są bardzo chronione, natomiast nie ma tego środka, w którym gdzieś właśnie byłaby to bezpieczeństwo wynajmowania na przykład swojego mieszkania obcej osobie na takich, powiedziałabym, bardziej sprawiedliwych warunkach. To znaczy szczególnie tutaj ta burza, która dotyczy eksmisji, jak rozumiem, z lokali socjalnych, czyli osób, które są w najmniej uprzywilejowanej i najtrudniejszej sytuacji życiowej. O to chodzi, prawda? Jest w programie Mieszkanie Plus taka propozycja, aby zlikwidować katalog osób, którym sądy będą zasądzały prawo do lokalu socjalnego nawet w sytuacji eksmisji. Tak? Czyli eksmisja to już jest bardzo poważna sprawa. No ale tych problemów, z którymi trzeba się zmierzyć, jest zdecydowanie więcej, bo od razu się mówi również o tym, że na przykład do pewnych patologii, no, poważnych patologii to z tym dochodzi, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, bo tak naprawdę te mieszkania są niezbywalne, to znaczy jeżeli gmina, samorząd komuś takie mieszkanie przyzna, to potem tak naprawdę traci jakąkolwiek kontrolę nad tym, co się z tym mieszkaniem dzieje, kto w tym mieszkaniu mieszka. No, chodzi mi o sytuację, w której na przykład w takim mieszkaniu, które zostało jako mieszkanie komunalne dane komuś 40 lat temu, w tej chwili mieszka wnuk tej osoby, który ma świetnie prosperującą firmę, pod takim komunalnym lokalem parkuje świetnym nowym samochodem sportowym. Wszyscy to wiedzą, ale gmina nie może nic z tym zrobić. No i dodajmy jeszcze, że oczywiście stawki, które są płacone w takich lokalach komunalnych, to znacznie odbiegają od stawek rynkowych. Tak, wszyscy do nich dokładamy, tak? Do najmu komunalnego, czyli do mieszkania, które jest wynajmowane z zasobu gminy, nawet po stawkach nie socjalnych, tylko komunalnych, dopłacamy my wszyscy podatnicy. Rzeczywiście jest tak, że usłyszano głos samorządów, które mówią, że chciałyby wreszcie zacząć efektywnie zarządzać swoim zasobem, za które to gospodarowanie efektywne, ekonomiczne są rozliczane. Z jednej strony brakuje i są bardzo długie kolejki do mieszkań o standardzie odpowiadającym najmowi socjalnemu, a z drugiej strony bardzo trudno jest uwolnić taki lokal, jak już raz został zasiedlony. Więc są dwa rodzaje takich umów. Są umowy na czas określony,
najem socjalny oraz na czas nieokreślony ten komunalny. I rzeczywiście on jest nawet dziedziczony, to znaczy zarówno żona może wejść w stosunek najmu na przykład po śmierci najemcy głównego, jak i zstępni albo wstępni, czyli rzeczywiście bardzo trudno taki lokal raz przyznany na czas nieokreślony później do tej dyspozycji samorządom odzyskać. No i czy w takim razie ta liberalizacja, o której jest mowa, ona rzeczywiście może sprawić, że na tym rynku lokali socjalnych, komunalnych te zasady, które będą obowiązywać, staną się trochę zdrowsze? Tylko, że proponuje się rzeczywiście rozwiązania, które jakby likwidacja katalogu osób, które rzeczywiście powinny być szczególnie chronione. Teraz za każdym razem o takiej decyzji, czy takiej osobie jest należne mieszkanie socjalne, ma decydować sąd. No więc właśnie, natomiast są takie sytuacje, które są takie grupy osób, w których niewątpliwie powinna być dyskusja o, sąd powinien badać sytuację rodziny, sytuację rzeczywistą rodziny, natomiast jest gdzieś taki katalog, który powinien być jednak pozostawiony, no, osób, które są jakby z definicji w tak trudnej sytuacji, że na wyprowadzkę nie mają dokąd się udać. Można powiedzieć, że właśnie na tym polega, w tym nowym proponowanym rozwiązaniu, dokładnie na tym ma polegać rola sądu. To znaczy sąd będzie orzekał, czy dana osoba, która jest eksmitowana, została tam, z jakich powodów została eksmitowana. Czy na przykład stać ją na to, żeby na własną rękę wynająć mieszkanie, bo przecież takie sytuacje zapewne też się zdarzają. Tak, ale to będzie niestety prowadziło do tego, że to orzecznictwo będzie różne w różnych miejscach w kraju, tak? Znaczy gdzieś... Będą sądy bardziej liberalne, mniej liberalne, niestety, bardziej dokładne i mniej dokładne. Tak, będą tacy, którzy będą orzekali ekstremalne jakby wyroki, tak? Nie będzie właśnie jednego punktu odniesienia, który do tej pory jest w ustawie. No ale pytanie, czy to jest dobry punkt odniesienia, zrównujący prawa absolutnie wszystkich? Więc to, co my proponujemy rzeczywiście, to pochylić się być może, przedyskutować sam katalog tych sytuacji, w których być może on jest za szeroki, być może on powinien w jakiś sposób zostać przedyskutowany i ta dyskusja na pewno będzie burzliwa, bo na pewno będą wówczas dyskutowane te takie ekstremalne przypadki, prawda? Natomiast gdzieś jest... Ten środek znowu, czyli cały katalog osób, które bezwzględnie, czy to jest osoba niepełnosprawna, trwale niepełnosprawna, czy to jest rodzina wielodzietna, to są gdzieś jakby takie podstawowe sytuacje, które, no, sytuacja bezrobocia na przykład jest sytuacją czasową, gdzieś trzeba stwierdzić, na ile jakby ten lokal rzeczywiście będzie mógł być utrzymywany w sytuacji braku pracy, prawda? No tak, ale mamy na przykład sytuację w tej chwili na taki lokal socjalny z urzędu. Są taki lokal z urzędu przyznaje eksmitowanym kobietom w ciąży, rodzinom z niepełnoletnim dzieckiem, osobom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, ale także znacznej części emerytów, rencistów oraz osób bezrobotnych. Niektóre z tych punktów, no, mogą budzić pewne, no, może nie tyle zdumienie, co pewne kontrowersje, bo rzeczywiście, czy każda osoba bezrobotna, z samego faktu, że jest osobą bezrobotną, zasługuje na to, żeby dostawać od miasta z urzędu niejako lokal zastępczy? Pytanie na przykład, czy ta osoba rzeczywiście dopełniła wszystkich starań, żeby bezrobotnym przestać być. Tak, nie wiemy tego. Rzeczywiście mówi pan o nadużyciach, tak? I słyszymy dobrze samorządowców, którzy właśnie o takich nadużyciach donoszą zewsząd. O ile ta ustawa, ten zapis w ustawie rzeczywiście wiąże ręce z sądom, muszą orzekać nakaz do lokalu, nakaz eksmisji do lokalu socjalnego, to rzeczywiście samorządy bardzo podnoszą tę kwestię, że to jest w pewnym sensie, no, uwięzienie ich w pewnych ramach, z których nie ma wyjścia. Dlatego wydaje się, że tutaj bardziej należałoby się rzeczywiście pochylić nad katalogiem takich sytuacji. To w każdą grupę, która jest wymieniona w tym artykule 14, można jakby zajrzeć do środka i jest tam znowu cały wachlarz sytuacji, które są albo przejściowe, albo wręcz utrwalane tym faktem, że właśnie nie ma tego momentu przesilenia, jakim jest eksmisja, tak? A z drugiej strony bardzo łatwo jest też skrzywdzić kogoś, kto naprawdę znajduje się w sytuacji, no, nie rukującej na poprawę. Ale oczywiście, no, możemy zgadywać, że w przypadku osób obłożnie
chorych, niepełnosprawnych dzieci, sądy zapewne będą patrzeć trochę uważnie na sytuację takich rodzin. Ale jeżeli mówimy na przykład o pozostałych punktach, czy też pozostałych sytuacjach, no to na przykład bardzo być może wygodnym sposobem na to, żeby sprawdzić, czy taka osoba zasługuje na lokal socjalny z urzędu, jest na przykład sprawdzenie jej dochodów w Urzędzie Skarbowym. Tak, sąd, rzeczywiście w sytuacjach z misji szczególnie należałoby badać teraz taką... tak nie ma znaczenia. Dokładnie, sąd powinien móc mieć możliwość zbadać taką sytuację. Natomiast jakby pozbywanie się zupełnie definicji jakby sytuacji, salon wesoła, czyli dzień umarłych na wesoło, no bo co mamy się smucić. Bezdomnością, no, dobrze by było rzeczywiście mieć tak zdefiniowane, żeby na pewno ta ochrona pozostała dla nich. Czyli ta sytuacja, o której rozmawiamy, stwarzałaby zbyt dużą dowolność dla sądów. Zbyt duże ryzyko, że... Kutkowało prawdopodobnie powstawaniem w bardzo podobnych sytuacjach wielu wyroków w wielu miejscach, w zależności od sądu, tak? Znowu arbitrażowość pewnych wyroków. Sąd musiałby się naprawdę specjalizować w takich przypadkach. Mamy w takim razie dwie sytuacje, które wymagają bardzo starannego zbadania, sprawdzania, wyważenia różnych racji, czyli sytuacje z tymi lokalami zastępczymi oraz kwestie lokali komunalnych, które są bardzo często dziedziczone. Pytanie, czy słusznie... Najem dziedziczony. Przepraszam, najem jest dziedziczony. Pytanie, czy słusznie, czy tak powinno być, no i na ile rzeczywiście gminy powinny mieć możliwość kontrolowania sytuacji tych ludzi, którzy są w posiadaniu tego lokalu. Co jeszcze wymaga uregulowania zmian, żeby rzeczywiście ten rynek najmu w Polsce zaczął funkcjonować na, powiedzmy, normalnych zasadach, zdrowych zasadach. Tak, to znaczy ważne jest rzeczywiście, żeby na przykład porozmawiać o standardzie najmu. W jakim standardzie lokal może być oferowany? To jest usługa mieszkaniowa i to nie jest wszystko jedno, w co jest wyposażony lokal i jakby w jakie ogrzewanie, czy powiedzmy jakby stan zagrzybienia nie stwarza zagrożenia dla zdrowia lokatorów w takim lokalu. Dobrze by było zacząć w ogóle od standardu, od pewnych standardów. Niekoniecznie nawet regulować je na poziomie ustawy, tylko wprowadzić pewne dobre praktyki. Nasza fundacja rzeczywiście zajmuje się w tej chwili takim projektem, który mam nadzieję niedługo będzie wdrożony, o nazwie Społecznej Agencji Najmu, która właśnie z jednej strony stara się pokazać, że pewna integracja informacji u jednego operatora, jakim Społeczna Agencja Najmu może być, operatora for profit, może przyczynić się do tego, że z jednej strony zarówno właściciel będzie spokojniejszy, powierzając takiej Społecznej Agencji Najmu swoje mienie, swoje mieszkanie, a z drugiej strony lokator będzie miał pewien standard tej usługi. Ale czy teraz rozmawiamy w jakiejś mierze o wynajmie na zasadach rynkowych? No bo jeżeli właściciel ma to mieszkanie wynająć poprzez agencję, no to rozumiem, że taki właściciel oczekuje jednak stawek rynkowych, albo przynajmniej stawek, które w jakiejś mierze będą zbliżone do stawek rynkowych. Tak, w Polsce obecnie bardzo wiele lokali stoi pustych, dlatego że właściciele boją się je wynajmować. Właśnie dlatego, że jak raz lokator się tam wprowadzi, to jakby w momencie zaprzestania opłacania tego mieszkania bardzo trudno jest dojść swoich praw i dojść jakby należności. W związku z tym bardzo wiele lokali stoi pustych. To, co właściciel oddając do Społecznej Agencji Najmu taki lokal mógłby mieć zagwarantowane, to przez długi okres czasu, tak zwany święty spokój, czyli zagwarantowaną płatność przez agencję, która monitoruje na bieżąco sytuację lokatora w taki sposób, żeby ten czynsz regularnie spłacał. Ale w zamian za to... Ale właśnie, ale badania, które prowadziliśmy, mówią, że co najmniej o 20% w ten sposób można byłoby wynegocjować obniżenie stawki czynszu najmu. One są bardzo wysokie. Stawka za święty spokój. Mniej więcej tak. W dużym uproszczeniu. Jeżeli chodzi, znaczy z punktu widzenia jakby właściciela, tak? Że jakby to tak jest mniej więcej wycenione ryzyko. Bardzo być może, że można byłoby uzyskać jeszcze większe obniżenie tego kosztu. Trzeba zaznaczyć, że Społeczna Agencja Najmu będzie działała not for profit, to znaczy nie będzie
będzie jakby czerpała zysku z tego, tylko będzie w pewnym sensie operatorem, takim bardzo potrzebnym w tej chwili pośrednikiem między lokatorem a właścicielem. A na ile będziecie trochę niezdrową konkurencją na przykład dla tych agencji nieruchomości, które specjalizują się w rynku wynajmu? Raczej będziemy uzupełnieniem pewnego narzędzia polityki mieszkaniowej, które w tej chwili właśnie nie istnieje. To znaczy, gdybyśmy byli konkurencją, to właściciele mieliby być może taki wybór. Na razie tego nie robią, na razie nie oddają swoich mieszkań. Właśnie dlatego z obawy przed utratą kontroli nad swoim majątkiem, tak, nie oddają mieszkań do agencji. A na ile taka agencja będzie rzeczywiście gwarantem dla właściciela, że nie straci, tak jak pani powiedziała, nie straci kontroli nad swoim lokalem? No, to wynika z umowy najmu, która będzie zawarta z takim operatorem społecznym. Wiadomo, że w pierwszej kolejności będziemy... Ale jak, przepraszam, jak wy jako agencja będziecie w stanie zmusić takiego nieuczciwego lokatora do tego, żeby na przykład się wyniósł w momencie, kiedy umowa się zakończy? Bo to jest dokładnie ten sam problem, który w tej chwili właściciele mają, jeżeli wynajmują bezpośrednio lokatorowi. Kończy się umowa i potem jest problem, bo taki na przykład lokator nie chce się wyprowadzić. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia z takim pojedynczym właścicielem, no to rzeczywiście jemu jest trudniej bardzo wskazać inny lokal, do którego taka osoba może się wyprowadzić. Natomiast po pierwsze zależy nam na tym, żeby to był najem długoterminowy, a po drugie, jeżeli on się już skończy, to operator w założeniu po prostu dysponuje większą ilością lokali, czyli gdzieś, jeżeli to decyzja właściciela kończy najem. O sytuacjach, kiedy niestety pojawia się lokator, który nie do końca działa uczciwie, w porządku. To znaczy, trzeba powiedzieć od razu, że taki społeczny operator najmu będzie wynajmował udostępnić te lokale na zasadzie podnajmu głównie osobom, które są w trudnej sytuacji życiowej, czyli z założenia jakby będzie najpierw znał lepiej trochę ich sytuację i znaczy, wiadomo, że gdzieś mniejsza przypadkowość to po pierwsze, a po drugie jednak otoczenie jakby też tego lokatora pewnym wsparciem, znaczy nie zakładamy osób nieuczciwych, raczej zakładamy osoby w pewnej takiej potrzebie pilniejszego monitorowania, na przykład po to, żeby zadłużenie nie narastało, tak? No, zastanawiam się, na ile rzeczywiście fakt, że takie mieszkanie będzie wynajmowane przez taką agencję, jak ta, o której pani mówi, na ile ona rzeczywiście, ta sytuacja będzie gwarantować takie poczucie bezpieczeństwa właścicielowi. Czy to nie będzie jedno poczucie, być może w pewnych sytuacjach trochę złudne? To znaczy, wiadomo, że umowa jest na czas określony i jakby oczekiwanie jest, że jeżeli jest decyzją właściciela oddanie w taki długookresowy najem swojego mieszkania, no to wówczas jakby będzie odpowiedni okres wypowiedzenia, gdyby chciał tą decyzję zmienić po to, żeby można było takiemu lokatorowi rzeczywiście znaleźć inny lokal w podobnej lokalizacji, na przykład tam, gdzie jest szkoła, tam, gdzie jest jakaś infrastruktura, na której mu zależało. Natomiast generalnie na tym polega ta usługa, tak? W innych krajach działa to jakby też na efekcie skali, że właściciel oddaje, ale to jest najczęściej swój lokal oddaje w najem długoterminowy, tak? Gdzieś na przykład nie trzyma mieszkanie dla dzieci, tak? I wie, że przez najbliższe 10 lat nie będzie go potrzebował. No to w takim razie jeszcze jedna kwestia bardzo istotna. O jakiej liczbie mieszkań mówimy? To znaczy państwa zdanie, no bo rozumiem, że jakieś dane szacunkowe zapewne mniej lub bardziej dokładne muszą być. Ile mieszkań dzięki takiemu rozwiązaniu mogłoby się pojawić na rynku? No to trochę zależy rzeczywiście od tego, jak bardzo ten rynek najmu. Na razie uruchamiamy pilotaż na 40 mieszkań w Warszawie. Wiemy, że pilotażowo różne organizacje pozarządowe w Polsce już, żeby pozyskać dla swoich beneficjentów, takie lokale wynajmowały na rynku prywatnym. Ale proszę sobie wyobrazić, że z tego rodzaju rozwiązania w Belgii działają od lat 20 i społeczne agencje najmu zarządzają tam 30% całego najmu. Także gdzieś jakby skala, w zależności od uwarunkowań, jakie się stworzy do rozwoju tego rodzaju inicjatyw, jest znaczna. Sądzi pani, że u nas, nie mówię, że w przeciągu roku czy dwóch lat, ale w ciągu kilku lat można by było zbliżyć się do podobnych wyników, że ten najem społeczny to byłaby, ja wiem, część 10-15% całego rynku. To znaczy, wiemy na pewno, że rynek najmu w Polsce jest raczkujący, jest malutki i na pewno powinien wzrosnąć. Po drugie, wiemy, że standard powinien się podnieść, a ceny być może bardziej jednak ucywilizować, to znaczy to powinna być usługa bardziej dostępna. No ale to z kolei wszystko rozbija się też o to, ile kosztuje metr
mieszkanie, jeżeli chcemy to mieszkanie kupić. Wiadomo, nie mówimy na pewno o właścicielach, którzy zainwestowali w mieszkania po to, żeby mieć z nich jakby od razu obsługę jakby na przykład zaciągniętych zobowiązań finansowych, ale mówimy o kilkuset tysiącu lokali, które w tej chwili w Polsce stoją puste z różnych powodów. Kilkaset tysięcy lokali. Kilkaset tysięcy pustostanów w Polsce. W związku z tym gdzieś na pewno część z nich to są mieszkania, które być może można byłoby w ten sposób uruchomić. Wiemy, że gminy na przykład mają wieloletnie kolejki, szczególnie w mniejszych miastach, do lokali socjalnych, do lokali komunalnych. Nie mogą rozładować tych kolejek, bo nie mają zasobu. Wiemy, że Poznań już myśli o tym, żeby do takich zasobów prywatnych, istniejących już, nawet nie budować ich, ale właśnie sięgnąć do prywatnych zasobów właścicieli. Ale to jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Na ile tego typu mieszkania wynajmowane w ten sposób mogą być pozytywną konkurencją czy też uzupełnieniem lokali komunalnych? No, przecież rozmawiamy o zupełnie różnych stawkach. Tak, to znaczy rzeczywiście w sytuacji, kiedy gmina płaci na przykład odszkodowania za właścicielom mieszkań, za to, że nie ma gdzie wysiedlić lokatora, to są kwoty znaczne w budżetach rocznych miast. To jest ciekawe rozwiązanie, miasto bo nie trzeba... dopłacać na przykład znaczy, już dopłaca, dopłaca, Poznań dopłaca 9 milionów rocznie właścicielom za jakby z tytułów odszkodowań. Wiemy, że każde miasto gdzieś na tej skali też te musi tego rodzaju odszkodowania wypłacać. W związku z tym sięgnięcie do istniejącego zasobu i gdzieś właśnie ulokowanie swoich lokatorów w takim zasobie mogłoby być rozwiązaniem, które uzupełnia obecny brak lokali. Dyrektor Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Habitat for Humanity. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Reklama. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? To dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Cripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Cripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Cripovita. Naturalnie dla ciebie. Karol, Karol. Tak? Pani Halina Bielińska, ona o Gęsinie wie wszystko. Dorotka, nic nie wie wszystkiego. Zobacz, w połowie pytania zna odpowiedź. Już. Jasne, patrzę. Pani Halinko, przepraszam, mam pytanie. Czy gęsina rzeczywiście... Tak. Cała Polska je gęsinę. Pod jutra w Lidlu piersi z gęsi marki Rzeźnik 21,90 za kilogram. I nogi z gęsi marki Rzeźnik też 21,90 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Pani proteza zębowa jest także już gotowa. Także nadzieja dla Łazarza. Panie doktorze, ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? Ja obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam protetik z kremu mocujący z aloesem. Tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąsła. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im protetik z kremu mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. I wyjdą. Jana, Ewangelia. Wersety 28 i 29. Ewangelia Jana 5, 28, 29. Obiecał więc zmartwychwstanie każdemu, kogo Jehowa zapamięta. Już miliardy ludzi żyło i umarło, którzy z nich pozostają w pamięci u Boga i czekają na zmartwychwstanie. Którzy? No to ciekawe pytanie. Strzeszeni zostaną zachowujący prawość służby Jehowy, ale miliony innych ludzi nie wykazało przed śmiercią jeszcze tego. Czy byliby gotowi przestrzegać prawy śmierdzików Bożych? Czy byliby? Nie znali wymagań Jehowy albo nie zdążyli wprowadzić niezbędnych zmian. Również takie osoby Bóg Jahwe pamięta, Bóg Jehowa pamięta i wskrzesi, gdy Biblia obiecuje, nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych, czyli sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dzieje apostolskie, 24 rozdział, werset 15. Apostoł Jan ujrzał w przejmującej wizji, jak wskrzeszeni zmartwych stoją przed tronem Bożym. Stoją
przed tronem Bożym. Opisał on tak: wydało morze umarłych. Wydało morze umarłych, którzy w nim znajdowali. I śmierć i Hades wydały umarłych, czyli że Hades jako piekło też wydały umarłych, czyli że z piekła jest wyjście. To biblijne piekło jest grobem, Jezus wstąpił do piekieł, czyli do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, czyli że z piekła jest wyjście. Jeszcze raz, apostoł Jan ujrzał w przejmującej wizji, jak wskrzeszeni zmartwych stoją przed tronem Bożym. Opisał to tak: wydało morze umarłych, którzy się w nim znajdowali, i śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli sądzeni każdy z osobna według swych uczynków. A śmierć i Hades wrzucono do jeziora ognia. To oznacza drugą śmierć, jezioro ognia. Czyli że Hades jako piekło wrzucono do Gehenny, a mówiłam tutaj, że Gehenna jest symbolem śmierci drugiej bez wyjścia. To skoro więc Hades wrzucono do Gehenny, to oznacza to tu śmierć Hadesowi. Zadana jest śmierć Hadesowi. I śmierć i piekło. I śmierci już nie będzie, i Hadesu, piekła, grobu już nie będzie. ...przeznaczenia oraz wyrobów medycznych, które są refundowane. Znalazły się na niej pozycje postulowane zarówno przez środowiska lekarskie, jak i pacjentów. A śmierć i Hades wrzucono do jeziora ognia. To oznacza drugą śmierć, jezioro ognia. Objawienie 20 rozdział, wersety 12 do 14. Czy to nie wspaniałe? Wszyscy umarli, których Bóg pamięta, będą wyzwoleni z Hadesu, czyli Szeolu, powszechnego grobu ludzkości. Psalm 16, werset 10. Dzieje 2:31. Potem śmierć i Hades zostaną wrzucone do jeziora, będącego symbolem całkowitej zagłady. Wspólny grób wszystkich ludzi przestanie istnieć. Nie będziemy chodzić na cmentarze, bo cmentarzy nie będzie. Docenia przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę Dagmara Samselska. Nie jest to typowy lek sterydowy, ale lek skojarzony z witaminą. Wskrzeszeni gdzie? 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 Gdzie będą wskrzeszeni? Na śmiercionośnej ziemi? Gdzie jest smród? Rakotwórczy? Niewielka liczba mężczyzn i kobiet ma być wskrzeszona do życia w niebie. Jako współkrólowie, współkapłani. Wiceszef resortu zdrowia Marek Tombarkiewicz wskazuje, że wśród leków refundowanych znajdą się też nowoczesne preparaty do leczenia nadciśnienia płucnego i chorób nowotworowych. Przedłużamy i zwiększamy dostępną dawkę jedynego leku, który może być stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego. W programie lekowym jest to też postulowane przez środowisko lekarzy, ale i pacjentów. Bardzo trudne leczenie, w zasadzie jedynym dostępnym na rynku preparatem. Rozszerzamy tą możliwość leczenia i leki stosowane w chorobach nowotworowych, czyli chłoniaki, także nowe preparaty dostępne w leczeniu raka nerki i raka płuca, też bardzo oczekiwane przez środowisko lekarzy onkologów, ale i pacjentów. Ministerstwo Zdrowia będzie też refundowało jeden z preparatów na depresję, co ma być ważnym elementem Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego, o którego założeniach mówi wiceminister Tombarkiewicz. Tworzenie takich środowiskowych ośrodków zdrowia psychicznego i rozszerzenie tej opieki środowiskowej, stosowanie długo działających leków, tak żeby pacjent mógł otrzymać lek, który działa przez miesiąc, a docelowo chcemy wprowadzić też leki działające po jednorazowym podaniu w ciągu 3 miesięcy, i odejście od lecznictwa zamkniętego w dużych, takich bardzo przedkowym klasycznych szpitalach. Od listopada dotowany jest także jeden z preparatów u pacjentów cierpiących na ciężką mikroniczną padaczkę niemowląt oraz hiperurykemię. Pełen wykaz refundowanych preparatów jest dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. A materiał o nowej liście leków refundowanych przygotował nasz reporter Łukasz Sobolewski.
Prawdopodobnie na początku przyszłego roku rozpoczną się prace komisji weryfikacyjnej dotyczącej reprywatyzacji w Warszawie, powiedział w radiowej jedynce wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. W zeszłym tygodniu premier Beata Szydło zapowiedziała, że projekt ustawy w tej sprawie będzie rządowy. Patryk Jaki dodał, że sprawa, którą zajmie się komisja, jest podobna do wielu innych w całym kraju. W każdym powiecie, niemalże w każdym województwie w Polsce była jakaś prywatyzacja, reprywatyzacja, gdzie zniknął jakiś wielki zakład, który kiedyś świetnie się trzymał, jakiś cwaniak się na tym dorobił, tysiące rodzin straciło źródło dochodu, po drodze klepnął to jakiś sąd, nie zauważył tego jakiś prokurator, jakiś cwaniak się dorobił i na koniec co się mówi? Nie da się nic zrobić. I teraz chcemy pokazać, że będzie inaczej, że nie będzie tak jak zawsze, że tym razem polskie państwo da radę, po to jest ta komisja weryfikacyjna. W zeszłym tygodniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro tłumaczył, że projekt ustawy będzie zakładał powołanie nowego organu administracji publicznej, który będzie miał uprawnienia podobne do sejmowych komisji śledczych plus uprawnienia władcze. Jego decyzje będą podejmowane na drodze uchwał w trybie przewidzianym przez kodeks postępowania administracyjnego. Współpraca w przeciwstawianiu się PiS-owi i rywalizacja na pomysły programowe, tak według Pawła Rabienia powinny wyglądać w przyszłości relacje między Nowoczesną a Platformą Obywatelską. Rzecznik Nowoczesnej, gość Polskiego Radia 24, powiedział, że stosunki między tymi ugrupowaniami powinny mieć charakter współrywalizacji. Powinniśmy współpracować tam, gdzie musimy, gdzie rzeczywiście jest na przykład bezpośrednie zagrożenie ze strony PiS-u, a więc na przykład w kwestiach Trybunału Konstytucyjnego, wszystkich tych akcji, które Prawo i Sprawiedliwość robi. Natomiast powinniśmy także rywalizować. Rywalizować na programy, rywalizować na pomysły. Paweł Rabi powiedział, że Platforma Obywatelska musi się rozliczyć z afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Nie wykluczył przy tym współpracy przy wyborach prezydenta stolicy, także jeśli będą one przyspieszone. Uważamy, że Platforma powinna się oczyścić, wystawić swojego kandydata, Nowoczesna wystawić swojego kandydata. Niech warszawiacy mają wybór na lepszy program, na lepszą wizję dla Warszawy. Sądzimy, że to jest uczciwe. Zawsze trzeba wybierać polityce rozwiązania uczciwsze. A w drugiej turze poprzemy kandydata Platformie, jeżeli on zwycięży i oczekujemy tego od nich. Paweł Rabi dodał, że konkurencja w polityce jest dobra, bo pozwala stale ulepszać program. Jednocześnie wyraził nadzieję, że to propozycje Nowoczesnej, a nie Platformy, bardziej spodobają się Polakom. Paweł Rabi od wczoraj formalnie jest nowym rzecznikiem prasowym Nowoczesnej. Zastąpił na tym stanowisku Kamila Gasiuk-Pichowicz. Dziś zaduszki. W tym dniu Kościół katolicki wspomina wszystkich wiernych zmarłych. Warszawianie odwiedzają groby swoich bliskich, między innymi na cmentarzu Powązkowskim. Dla wielu warszawiaków, którzy przyszli dzisiaj na Stary Powązki, dzień zaduszny jest równie ważny, co uroczystość wszystkich świętych. Pierwszego też jestem, ale właśnie zaduszki, kiedy jest taki pory święto zmarłych, niezbawionych. Jestem zobowiązana moim rodzicom, mojej rodzinie. Pomimo tej nieciekawej aury przyjechałam, bo inaczej bym sobie nie wybaczyła tego. Dzisiaj jest dzień zaduszny. Wczoraj był dzień wszystkich świętych. Cieszyliśmy się z tymi, co są w niebie. Dzisiaj się modlimy za tych, którzy już odeszli. Nie wiadomo, gdzie są. Odwiedzający Powązki niosą w torbach znicze i kwiaty. Położą je na grobach swoich bliskich. Zawsze to są moi sąsiedzi, ale trzeba po prostu zdrować Marię, odmówić za duszę. To są moi pradziadkowie i mój dziadek. Dziadek, który zmarł przed moim urodzeniem. Mam do odwiedzenia grób swoich teściów i grób swojej pani profesor. Chwila spędzona przy grobie to dla odwiedzających dziś cmentarz. Czas nie tylko modlitwy, ale także wspomnień i refleksji. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Donald Trump wezwał demokratów, którzy zagłosowali w wyborach prezydenckich na Hillary Clinton, by wycofali swoje głosy i udzielili poparcia niemu. Miliony Amerykanów wzięły już udział w wyborach prezydenckich w ramach tzw. wczesnego głosowania. Choć formalnie wybory prezydenckie odbędą się 8 listopada, w większości stanów można głosować wcześniej, albo osobiście, albo za pośrednictwem poczty. Z możliwości takiej skorzystało już prawie 25 milionów Amerykanów. Podczas wieczoru w Wisconsin Donald Trump wyraził przekonanie, że wielu z nich żałuje decyzji o poparciu Hillary Clinton, szczególnie po odnalezieniu przez FBI nowych e-maili z serwera byłej sekretarz stanu. To jest komunikat dla demokratów, którzy już zagłosowali na Hillary Clinton i którzy mają wyrzuty sumienia. Wisconsin jest jednym ze stanów, gdzie można zmienić swój głos. Spośród 37 stanów, gdzie trwa wczesne głosowanie, 7 pozwala wyborcom na wycofanie swojego głosu i oddanie nowego. Mieszkańcy stanu Wisconsin mogą zmienić zdanie nawet 3-krotnie. Z Waszyngtonu Marek Wołkowski, Polskie Radio. Na finiszu kampanii prezydenckiej w USA Donald Trump dogonił w sondażach Hillary Clinton, a w niektórych badaniach wyprzedził ją o 1 punkt procentowy. Dr Marcin Zaborowski, wiceprezes Center for European Policy
Analizys powiedział w polskim Radiu 24, że przyczyn spadku poparcia dla kandydatki demokratów jest dużo. To jest oczywiście wypuszczenie w ostatnich dniach dokumentów przez FBI, poinformowanie kongresu o tym, że śledztwo w sprawie maili wstrzeszeni zostaną zachowujący prawość Służy Jehowy, ale miliony innych ludzi nie wykazało przed śmiercią, czy byliby gotowi przestrzegać prawych mierników Bożych. Nie znali wymagań Jehowy albo nie zdążyli wprowadzić niezbędnych zmian. To może być Stalin, to może być Lenin, to może być Hitler. Również takie osoby Bóg pamięta ich wstrzesi, gdyż Biblia obiecuje, nastąpi zmartwychwstanie prawdziwych i niesprawiedliwych. Naprawdę robią pieniądze na polityce, że oszukują. To w tym momencie bardzo działa na atmosferę wokół tych wyborów. Spadkiem poparcia Amerykanów dla Hillary Clinton nie jest zaskoczony dr Bartosz Rydliński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Hillary Clinton inwestuje wszystko, co oni nie cierpią. Uwikłanie w różne kontakty władzy, biznesu. Część ludzi do tej pory się wstydziło mówić, że głosuje na Donalda Trumpa, w sensie, że on jest niedoszacowany w sondażach, prawda? I teraz właśnie przy okazji nie tylko tej wrzutki ze strony FBI, ale to, że na przykład CNN dawało przed debatami, prawda, informacje, jakie pytania będą zadane, a że to pokazuje, że jak ten establishment się broni. Rozmowy i komentarze są do odsłuchania na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. W Calais nad kanałem La Manche rozpoczęła się akcja wywożenia 1,5 tysiąca nieletnich uchodźców do innych ośrodków we Francji. Rozległy obóz zwany dżunglą został zrównany z ziemią przez buldożery. Pozostało po nim tylko wyspa białych kontenerów, w których tymczasowo zakwaterowano dzieci. Większość starało się dostać do Anglii. Trzy działające w Calais brytyjskie organizacje dobroczynne twierdzą, że dzieci z dżungli mieszkają stłoczone w kontenerze, w bałaganie i brudzie, skazane na korzystanie z niehigienicznych toalet i karmione przez władze tylko raz dziennie niewielkim obiadem. Brytyjczycy prowadzą trzy dodatkowe kuchnie, które wydają dzieciom trzy posiłki i od 2 do 3 tysięcy litrów butelkowanej wody dziennie. Lillian Simonson z organizacji Safe Passage powiedziała tym, że los tych dzieci to czarny moment w historii Francji i Wielkiej Brytanii. Pomoc w ich przewiezieniu do Anglii zaoferował klub piłkarski Queen's Park Rangers, który wynajął autokary dla co najmniej 1000. Od połowy października Brytyjczycy wpuścili jednak do kraju tylko 321 nieletnich azylantów. Pozostali będą przesłuchiwani przez urzędników imigracyjnych w innych ośrodkach we Francji. Londyn zgodził się sprowadzić tych nieletnich, którzy mają na wyspach rodziny, a dodatkowo najbardziej zagrożonych, dziewczęta do 18 i chłopców do 13 roku życia. Dla Polskiego Radia Grzegorz Dremer, Londyn. Polskie Radio 24. Sport. Piłkarze. Apostoł Jan. Apostoł Jan ujrzał przejmujące wizje, jak wskrzeszeni z martwych stoją przed tronem Bożym. Opisał to tak: wydało morze umarłych, którzy się w nim znajdowali, i śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli sądzeni każdy z osobna według swych uczynków, a śmierć i Hades wrzucono do jeziora ognia, co oznacza drugą śmierć. Jezioro ognia, objawienie 20:12-14. Czy to nie jest wspaniałe? Wszyscy umarli, których Bóg pamięta. Wyzwoleni zostaną z Hadesu, czyli Seolu, powszechnego grobu ludzkości. Potem śmierci Hades zostaną wrzucone do jeziora ognia, będącego symbolem całkowitej zagłady. Proszę Państwa, za chwileczkę wystąpi Janusz Leśniewski. Kilka słów. Państwo nie wszyscy może mieli okazję oglądać akurat te odcinki ojca Mateusza czy Klebanii. Ja muszę przypomnieć, bardzo młody aktor, debiutujący w roku 74, ale już drugiego wieku.
Teatr Komedia, Teatrze Ochotna, Teatrze Popularnym, grał także na całą telewizji. I teraz oddam głos, aby zaprezentował nam książkę, która dzisiaj jest jednym z głównych wydarzeń Kwasty Polskie, klasyka erotyki, Daniel Olbrycki dokonał wyboru i Franciszek Sorowiecki. Ciekawe, co powie mistrz o tej książce. W porywach dochodzące do 85 km na godzinę. Poza tym wiatr umiarkowany i silny zachodni. Wysoko w górach porywa wiatr nawet do 100 km na godzinę. Polskie Rady 24. Słomek wszystko. Za mało się u nas wnika znaczenie kwiarza i satyryka. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem serek twarogowy Almet T ma kosztować 2,79 za sztukę, a cukier biały tylko 2,69 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 14 listopada. Carrefour, wszystko dla ciebie. Ekspert, zamawiaj w internecie i odbieraj wszystkie satyryka również łyka. Smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Po godzinie 15. Gość Polskiego Radia 24. Polskie Radio 24. A dać mandat. Krytyka lepsza niż propaganda. A nie zamykać przed nim podwoi. Przecież się cnota krytyk nie boi. Prawdziwa cnota kwiarza poważna. Wszyscy razem głośno. Obywatele! Miejsce dla kwiarza! Wesła, chciałem zaznaczyć, że jest to utwór napisany w 1951 roku, w roku, kiedy się urodziłem, przez w dużej mierze Jana Rzecha. Mowa 2 listopada, co chcę przez to powiedzieć. Nie znam. 1 listopada to jest uroczystość wszystkich organizowanych w piwnicach, których mamy jednego z domów w Jersey, kiedy w 1988 roku udałem się na taki rekonesans. Chciałem zobaczyć, jak wygląda prawdziwa demokracja. No, w porównaniu z dzisiejszą, to rzeczywiście ma szeroko otworzone oczy. Pan Bogdan wspomniał, że kończyłem szkołę w 1974 roku, a już w 1973 roku, będąc w Kołbie jako student Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej ze sztuką Lubomirskiego, historia stwierdziona jakaś tam i już wtedy widząc tę kołbiel, wiedziałem, że w roku 2001-2005 pojawi się pan Modlika, żeby być więcej w tym mieście zrobić. Także to już tego przeczuwałem, widząc tę mieszkańców, miejscowość w oczami młodego człowieka, który rzeczywiście próbował wtedy teatr pokazywać. Stąd dzisiaj kończy się na Kwastach Polskich klasyka erotyki. Celebrację tych wszystkich Olbrycki, ilustracje Franciszek Starowiecki. Są dla nas wzorem świętości, których drogą możemy jako ludzie bieżący podążać. Zaczęło się to wszystko oczywiście od męczenników we wczesnych wiekach. Podanie, którzy mieli odwagę nie sprzeciwić się Chrystusowi, nawet w obliczu miecza, nawet w obliczu śmierci. Wybrali Chrystusa, przez to ponieśli śmierć męczeńską. Ich przykład i świadectwo było tak wielkie, że chrześcijanie spontanicznie na ich grobach odprawia msza święta, gromadzili się, przychodzili do tych grobów. I to jest zjawisko, które właściwie trwa do dzisiejszego. Zobaczmy na Żoliborzu świętego Stanisława Kostki. Przy grobie przyszliśmy męczenia świętego Popiełuszki, to dzisiaj spontanicznie przychodzą ludzie. W tej książce proponuję wam pokochać chwasty, to znaczy wokół świętych, wokół uroczystości. Jeśli ktoś chwastów zdecydowanie nie lubi, niech tych poematów nie czyta. Chociaż
świadectwa tego, co cała ich historia. Poza tym nasz powinno się kryć pod 2 listopada. Tak jak święto 1 listopada kieruje nas w stronę nieba, w stronę tego kościoła, katolickiego, dawującego już, czyli tych wszystkich wiernych, którzy co do których mamy pewność, że są w niebie, tak jak 2 listopada przenosi nas na tajemnicę czyśćca, napisane przez największych poetów polskich. Proszę zauważyć, jako autor tej linii eliatologii winien jestem Państwu kilka słów niepouczenia. Jechał go sęk, jak tu powiedział rzeczny poeta. Wyjaśnienia, co miało skłonić do wyboru przygotowania do tego jeszcze wykonywania tej właśnie wersji. Najpierw przed 20 laty namawiał mnie do tego wybitny profesor filologii polskiej, nieżyjący już Kazimierz Wyka. Oto na początku lat 70. przybył mi większość tych tekstów do Teatru Narodowego po spektaklu Bernowskim, przecież dwa słowa dzieje już nie pamiętam. Rzuciłem okiem, przeczytałem i nie zarumieniłem się. Albowiem moje pokolenie wiele z tych tekstów znało w wieku lat 13-14 jako zabawę w doktora lub tatę i mamę, kiedy się dzieci pozostawia same, powiedziałby Bojszeleński. Myślę, że znali je wszyscy, którzy poza normalnym